Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotiszka. No jak się dowiedziałem, żeby tutaj zdobyć tą całą właśnie dokumentację Hanny. Wiedziałem, że to cię zainteresuje. Co to jest? Cóż, ta stara mapa, którą właśnie kupiłeś. Znam takich jak ty. Nie przepuścicie żadnej szansy na znalezienie bogactwa. A co za dokument? Co to za mapa? Wygląda na to, że pokazuje, jak dotrzeć do skarbu. A ty wyglądasz mi na osobę, która dość poważnie traktuje takie rzeczy. Dlaczego nie zatrzymasz jej dla siebie? Jestem już stary i czasy, kiedy wypuszczałem się na dalekie wędrówki, dawno mam już za sobą. Zostawiam to młodszym. Skąd masz tę mapę? Znalazłem ją w stercie staroci, które niedawno kupiłem. Sprzedawca musiał ją przeoczyć. Aha, czyli to był ten cały dokument, który chciała Hanna. No właśnie. I my tą mapę odzyskaliśmy. Możemy oczywiście się jej przyjrzeć, jednak właśnie my tam, gdzie ten cały skarab się znajduje, byliśmy. Ponieważ tam była właśnie... Tam była właśnie jedna z rzeczy potrzebnych, żeby zostać starzyźkiem świątynnym. Ten cały młot. To jest tam, gdzie był ten cały boss golemów kamiennych, jak pamiętacie. Tam są właśnie te piramidy, itp. itd. W normalnym gotiku tam nie każdy musiał wchodzić dokładnie. Natomiast w Nocy Kruka zresztą jak jesteście... Znaczy w Nocy Kruka, Noc Kruka albo właśnie w Turningu, zresztą jak jesteście strażnikiem świątynnym w Turningu, no to jestem niemal pewien, że tam byliście już w tym rozdziale, w którym macie tą misję dostępną. Dobra, przejdźmy się do Hanny w takim razie, skoro już to zrobiliśmy wszystko. I przy okazji mógłbym troszeczkę many sobie podawać, bo żadnego tego nie robiłem od paru odcinków porządnych. Czy chodziło o ten dokument? Czy chodziło o ten dokument? Tak, właśnie o ten. Dziękuję ci. Gdzie moja nagroda? Nie tak szybko. Oto twoje pieniądze. Wow, 200 sztuk złota. Cóż za burżuazja. Aha, tylko właśnie szukała kogoś, kto nie jest zainteresowany zyskiem, ponieważ ba się ktoś ten skarb odnajdzie. My już go dawno odnaleźliśmy, więc to już tak ma zbyt wielkiego znaczenia. Ciągnij się. Oh yeah, pieniądze do many, fuck yeah. Dawno tego nie robiłem, troszkę to głupie z mojej strony, ale zapominałem o tym kapkę. I przy okazji, skoro tu jestem, to do jasnej ciasty i mógłbym wreszcie upiec sobie to mięso. Jest kocioł? Co to jest? Ja mówię, jak to traktować. Pamiętam, jak chyba poszła nam była łyżka, żeby cokolwiek z tym zrobić. Właśnie mówił, że zupy z ryb, na przykład zupy z żółwi są super, naprawdę. Czy gdzieś jest jakaś kuchenka? W sumie będzie po drodze, będzie u Orlana, tam sobie wszystko porobimy. Coś tu od kupców chcemy zdobyć? Raczej nie. A chodzenie w tym trybie już nieraz mówiłem, że jest totalnie wtwiające. Człowiek ma ochotę po prostu rzeczka poprzeklinać w tym trybie, bo ten tryb się chodzi wolniej. Jeszcze ta kamera taka, o, patrzcie, o. Ten typ po prostu jest straszny. Sam Beliar chyba wymyślił. O, kryopica, co ciekawe. Poszukiwasz na przykład bardziej oczywista sprawa. Coś mi się wydaje, że raczej będę miał mały problem z noszeniem naszego pięknego szponu Beliara. No, w tym razie go nie będę nosił i tyle. Po prostu wzmocnię jego duszą seniaka, nosić go nie będę. Najprościej. No bo nie muszę, mam równie potężną broń. Już nawet ktoś pisał, że szpon biera to właśnie bardziej dla osób korzystających z one handów, a mimo wszystko one handowcami nie jesteśmy, więc już pełen two hand. Mamy swojego Uriziela. Oczywiście Uriziel nie jest jakąś taką najpotężniejszą bronią, ale jak na aktualny moment jest całkiem porządny. Oczywiście wskazuję, że w czwartym rozdziale będę mógł mieć już coś potężniejszego, ale póki co. Gadaj sobie, zdrów panie poszukiwaczu. Pan domaga się twojej głowy. Nie ma już dla ciebie ratunku. Dobra, Vader, to pia. Papa. Mam 100% nakryta, ziomuś. Nie masz żadnych szans. To jest po prostu... To dla niego jest jak starcie z Terminatorem. Taki poszukiwasz sobie morze w tym momencie, naprawdę. Wstać i umrzeć tyle w temacie. Jeszcze jak tych zombie przyzywa, tak, takie co właśnie zombiaków przyzywa, to jeszcze... Jest w stanie coś zrobić, naprawdę nie jest aż tak super źle. Ale jak jestem taki, co kastuje spele, to naprawdę, no, on nie ma do mnie żadnego podejścia. O, gobliński berserker, padniesz na krytyka? Padniesz na krytyka, o Boże. Oleśmy się silni zrobili przez ten cały czas.
Teraz ogólnie będziemy troszkę po Korinis chodzić, mamy tutaj sporo zrobienia. Ogólnie to jest tak, pierwszy rozdział to jest Korinis, drugi rozdział, to coś widziałem, że się świeciło chyba z dołu. Mi się wydawało. Nie, to po prostu kawałek drzewa był. Taki biały, czarny, myślałem, że to się świeci, ale mniejsza. Pierwszy dział to jest Korinis, drugi to GD, trzeci to jest Korinis, czwarty to GD, piąty to jest takie wszystko. Tak to można nazwać. Szósty nie powiem, gdzie się odbywa, a siódmy w sumie. No, też można powiedzieć na swój sposób, że wszędzie. Znaczy drugi też jest tylko GD, ale też jak Endarowy, a to tylko i wyłącznie NK. Normalnie przecież drugiego. W drugim momencie ale nie ma Ekendaru, Ekendar to przecież przez NK. Dobrze, że nie przez Druninga, ponieważ no, to coś ten dodatek musiał dodać jakoś do Skruka. A ten dodatek w sumie jakiś taki szczególnie super to nie jest. Niby trochę rozszerza Gothica, ale... Weźcie porównajcie go do Returninga. Czemu on jest jednym modyfikacji? No właśnie. Niby faktycznie trochę ulepsza NK. No ale cóż, ma głównym plusem NK, jaki jestem w stanie wymienić, to jest to, że mamy ten... Że mamy właśnie modkita, że takie mody jak właśnie returni mogą powstawać dużo prościej, że w ogóle mogą powstawać. Bo nie wiem, czy bez tego modkita mogły powstawać, czy nie. No byłby to utrudnione w jakiś sposób. Zgaduję, że w duży sposób. Bo są gry, które w ogóle nie mają modów. Albo mają ich mało. Na przykład Medieval, tak jak poza modowania był dość prosty, fajny, etc., etc. Tak na przykład Shoguna czy Roma już się niełatwo moduje. Na Medievalu można było wszystko, bo tam, no wiadomo, starszy silnik graficzny, łatwa możliwość edycji dzięki modyfikacji Kingdoms, raczej modyfikacji dodatkowej Kingdoms, etc., etc. Natomiast jeżeli chodzi o Shoguna, to już no, grafika troszeczkę jest za ładna, żeby pierwszy, lepszy model był w stanie ją zrobić porównywalną, a od tego pewnie jakieś tam inne utrudnienia z tym stoją. Nie bawiłem się nigdy w modding Shoguna, więc nie wiem. O, dzik. Dzik w tym momencie gry. Cześć dzik, słuchaj, wiem, że jesteś dziki, ale wow, mógłbyś tu wrócić. Dzikuś. Dzikuś! No to jasne, jasne. Ten do mnie dziki uciekać. No co za dzikusy? Dzikie dziki, no co za dzikie dziki? Nie wiem, gdzie on tam popindalił sobie, pewnie gdzieś dabel niedaleko. Dobra, weźmy może ten kawałek tej terenu. Może jakiś śniostwór się zespił czy coś, my się nie obraził. Dzieją stworki mimo wszystko może mocne, ale no ekspadają i też skóry wartościowe mają, nie czuję jak rymuje. Jakieś śniostwór jak tu się może zrespił? No nie. Dlatego, że w normalnym gotiku raczej w pierwszym razie śniostworów nie wybijało, więc w trzecim nie ma w ogóle tu respawnu. Chociaż w sumie zależy, że jak już ogarniam gotika, to był w stanie te śniostwory spokojnie w pierwszym razie wyciąć wszystkie i tyle. Zwłaszcza jak wiedział, gdzie na przykład znaleźć smoczą zgubę czy orkową zgubę. Pod one handa, bo się smoczą pod two handy. To była masakra. Po prostu wyszkolić co powinien mi o siły, potem zmieniałem przesadowałeś coraz więcej na krytyka i nie było żadnego problemu. Tam była tą całą wieżę, na której jeszcze jest ta księga. W tej wieży już byliśmy, już no bądź co bądź dawno temu na dzień dzisiaj. A na ten odcinek to już mimo wszystko od tamtego czasu minęło naprawdę wiele czasu. Do tego w sumie naprawdę wiele czasu, bo krefa i się rozkazała, no. W ogóle zabrzmiało, no ale faktycznie to już wiele odcinków temu tam byliśmy. Około 120 tam byliśmy? Jeszcze 180 któryś? Albo 190 nawet, nie jestem pewien, bo nagram kilka odcinków pod rząd, jak zwykle zresztą. Nawet myślę, czy w którejś z przyszłych serii nie spróbować wrócić do takiego zestawu, że po prostu będę kręcił x czasu materiału, po prostu ja mam czasu, będę to kręcił i będę się po prostu witał. O, zbój tu leży. Dziwne, że go nie zebrałem wcześniej. I będę się po prostu, wiem, że tam był ork wcześniej. Że będę się po prostu witał z początek sesji co koniec sesji, żebyście wiedzieli kiedy dokładnie przeskok między jedną sesją a drugą nagraniową. Tak byłoby pan lepiej. Po prostu nagrałbym godzinę materiału z haczykiem tam, czy z cięciami jakimiś i bym dzielił tą godzinę materiału na przykład na dwa odcinki po pół godziny i byłoby fajnie. Wtedy nie byłoby też takiego czegoś, zawsze jest nowy odcinek. Oczywiście no to ma też swoje minusy dla osób, które oglądają wyrywkowo, ale no cóż. No nie wiem, pomyśl o tym jeszcze kiedyś. Nie wiem, czy się przeprowadzić, czy nie. To jeszcze wymaga dość dużych przemyśleń, bo jak to ma swoje plusy, to też musi jakieś mieć minusy, jakby nie spojrzeć. Bo tak, to w takim razie, skoro ten miałby same plusy, to ten aktualny model by był bez sensu zupełnie. Taki model, że co odcinek się wita od początku, coś jakby jest oddzielny temat, etc., etc. Cześć Wargu. Dzień dobry panu, znowu pana słychać.
O, kolejny bark. Znowu wybijamy mroczny nas. Tylko że teraz, no, jesteśmy odrobinkę silniejsi. Głos strażnika jest w sumie tutaj zbędnym dodatkiem. Jak wcześniej to była nasza siła, nasza potęga, nasza moc. Teraz to jest... czyli coś słabszego nawet od naszego Lizierka. A przecież dalej, jeszcze tych 60 punktów siły sobie nie dopakowałem. Mówię tylko, że właśnie tam ten głos strażnika jest przekoksany i tyle, bo no sorry, jest mocniejszy od runy, która mamy dostępną w trzecim rozdziale, więc to nie ma sensu. Nawet jeszcze po nerfie jest mocniejszy. Mimo nerfu dalej to jest mocniejszy od runy, które mamy w trzecim rozdziale. No nie żeby to było złe, bo skoro faktycznie jako starzej świątynny muszę z początku walić tuchendami, których nie ma dobrych na początku, to tak po części być musi niestety, jednakowoż, nie wiem. No bo tak zrobić słabszy, głos strażnika zrobić słabszym, to znaleźć się ten będzie strasznie, będzie najtrudniejszą klasą od razu. Natomiast zrobić ten, zrobić, znaczy może nekromanta będzie najtrudniejszy, chociaż będzie porównywalny, bo wtedy głos strażnika będzie porównywalny do manki i nekromanty itp. itd. Albo wzmocnić zaklęcie, które jest w trzecim rozdziale, ale no to będzie z nas przekoksane, no bo jak mamy być mocniejszy od głosu strażnika, a głos strażnika w trzecim rozdziale dalej się pożogę, no to naprawdę nie ma sensu też. To jest taki mały problem. Nie, może zrobić, że po prostu w trzecim rozdziale jest jakaś runa supporterska, ale też taki supporting, bo tylko nie ma jakichś innych takich run supporterskich. Mogłaby być, nie, jakaś runa obszarowa, o. Jakaś bijąca mało, ale obszarowa, nie wiem, bijąca tam po 75, ale obszarowo. I to byłoby fajne już na przykład. No i to było całkiem ciekawe. Bo to było, no w niektórych sytuacjach faktycznie lepsze od tego. Faktycznie lepsze od... od głosu strażnika. Wtedy twórcą podą mi się nie chciało i tyle. Chociaż sądzę, że zamienienie tego zakręcia obszarowego mogło być czasem przykoksany takiego bijącego. No ale kurczę, magowie mają przed deszcz ognia, więc czemu będzie z tego zakręcia jakiegoś, nie wiem, jakiegoś deszczu... deszczu kwasowego na przykład, jakieś takie zaklęcie. Byłoby, powiedzmy to, nie wiem, po 75, no 50 byłoby jeszcze całkiem spoko. Wiesz, po 50 mogłoby być ciut za mało. Jak na trzeci rozdział, po 60 no, na przykład. I takie zaklęcie byłoby świetne. A czemu go nie ma? To jeszcze się pytać twórcy turnieju. Może po prostu jestem tak pomysłowi jak ja. W niektórych kwestiach przynajmniej. O, ciężkie, szkielecie wojowniki. Tak, genialna nazwa. Genialna odmiana, powinien tak powiedzieć. Patrz, takie sporo porespiło w ogóle też. To szkieci wojowników, więc... Jestem pewien, że wybijałem to miejsce. Jeszcze na zombie jakieś się przywitać. Cześć, panie zombie. O, jeszcze jeden pan zombie. Cześć, panie zombie numer 2. Jednak scena krytyka to jest to. Tak się walczę. O kurczę, 3 zombiarz? Wow! Naprawdę tylko groma porespiło, bo ja to miejsce wybijałem w poprzednim rozdziale. Znaczy poprzedni, no tak, dobrze pamiętam, tak, wybijałem je. Mhm. Wybijałem je w pierwszym, wybijałem je w drugim i teraz wybijałem je w trzecim. I w to miejsce faktycznie w trzecim stało się dużo groźniejsze niż było w pierwszym i drugim. Bo w pierwszym i drugim tu było chyba tylko kilka szkieletów, to głównie pomniejsza, nie aż wojowników. I też tutaj zombie było mniej raczej. Nie słyszałem chyba krzepilica. A to zaraz się tu jak przekrzepię. Też słyszałem gdzieś czerwojada. A na razie tutaj. Tu ogólnie chodzi o czwarty opiekun, jak dobrze kojarzę. Ale jeszcze póki co nie załatwiliśmy sprawy ze trzecim, więc... No cóż. Więc musimy się tego całego demonu flęga języku nauczyć. To dopiero w czwartym rozdziale zrobimy. Bo i tak niestety, czego byśmy nie zrobili, to chyba... Wszystkich opiekunów nie da się ogarnąć w trzecim rozdziale. Dopiero w piątym czy w czwartym? O, tych zębaczy nie wybiłem nigdy, skoro takie śłup leży. Wow! Czemu to jakiś łup leży? To znaczy, że akurat tutaj nigdy tych zębaczy nie wbiłem. A myślałem, że całe Korini zwiedziłem. Nie czuję jak rymuje. No bo to, że potwory się porespiły, to okej. A o tym to nie wiedziałem. Wow, tu jeszcze jakieś sumki mają tabliczki w tym miejscu. Zależności jeden, ale zawsze. Wow, myślałem, że wszystkie tabliczki z Korini już mam. A tu się okazuje, że figa z makiem z pasternakiem. Nie wszystkie mam. Wiesz, skoro tu jestem w okolicy, to zależałoby mi, żeby w jedno miejsce podejść. Bo jest spadek, tak? Zależałoby mi, żeby podejść obok tamtej wieży, bo tam miała być niby tabliczka siły plus 6, ale nie jestem pewien, gdzie ona miałaby być. Wkrótce się przekonamy. Wkrótce się przekonamy, gdzie ta tabliczka siły mogłaby niby być.
Zapiszemy sobie jeszcze raz, nie wiem po co w sumie, bo zapisałem ją chwilę temu. A w koniec nie jest niebezpiecznie, chociaż no w sumie jedno niebezpieczeństwo w tej modyfikacji jest cały czas. Ona nazywa się ono Crashem. Ono jest wieczne, wiecznie potężne i wiecznie żywe i wieczne, po prostu potężne i w ogóle te sprawy, rozumiecie? Ej, panie, słuchaj pan. Wiem, że pan jest 27 ekspert, tam 10, ale gin. No gin, kutwa! No co za... Co za dranie, jakich nienawidzę uciekających potworów. Najpierw nienawidziłem, jak mnie goniły, a teraz nie widzę, jak mi uciekają. Evolution! Poszedłem w górę w tym, w Wojsku Pukanowym i teraz zupełnie wszystko inaczej działa. Wcześniej Bezi był na dole Wojska Pukanowego, a teraz jest na górze. No bo w sumie co nam może dorównać, no bądźmy szczerzy. Mało co jest w stanie teraz pokonać. Nawet w walce w zwarciu. Przecież pojedyncze to chyba nawet już nic nie byłoby. Czekaj, może jakiś boss czy podboss, to tak, o faktycznie, ale... Taki przeciętny przeciwnik to już żaden nie jest w stanie nam dorównać w otwartej walce. Czyli przeciętny to byłby jakiś tutor wojownik, ale chodzi mi, że przeciętny, że taki, który występuje w większej ilości egzemplarzy, na przykład jakiś Orkelita, starszy Orkelita, etc, etc. Siekiera nie miałoby raczej z nami większych szans. Cześć Zębaczu, co u ciebie? No i jakiś na właśnie, że tutaj się te jagody porespiły, bo ja tutaj zbierałem jagody, z tego miejsca jestem pewien. Mordowałem Zębacza i zbierałem te jagody w pewnym odcinku poza wizją, ale to mi się wydaje dziwne, że się porespiły nim jakieś przedmioty. Dziwne naprawdę. Ale jestem pewien, że tu wszystko zbierałem. Więc nie rozumiem. Ja nie rozumieć. Teraz tak, ja chcieć podejść do ta wieża i zobaczyć, czy tam faktycznie być tabliczka dająca siła. To być ważne zagadnienie. Dobra, ja skoczyć, liczyć, że tu być jakieś... Aha. Ja gdzieś na woda, ale ja dostać oczywiście jak zwykle twarde lądowanie, bo czemużby nie? Bo twarde lądowanie każdy lubi. Kto wie. Dobra, wczytywanie. Jeszko, wczytuj się. A ja postrzykam palcami, strzyk. Szczyk palcami. I teraz idziemy tutaj. Kurczę, bo skoro nie mogłem zejść, to tu może da radę zejść. Powinien się 100% radę zejść. Jestem ciekaw, czy ta tabliczka siły faktycznie gdzieś tu jest, może ja ją zebrałem wcześniej. No plus 6 do siły to jednak jest niebagatelna ilość i naprawdę wartałoby to zdobyć. Dobra, przeszukajmy to miejsce. W takim miejscu byłaby ciekawa tabliczka siły, ale no jak widzę to jej nie ma. Ale może gdzieś tu na przykład, czy może by nie? O, nic tu nie ma, jak dobrze widzę. To może gdzieś po tamtej stronie bardziej. Czy czegoś nie ma? Nie ma, dobra. To może bardziej gdzieś tutaj, gdzie tu były te jaszczury całe ogniste. Jaszczury siarczyste, ogniste. Dobra, zobaczmy. Patrzmy, szukajmy. Jakiś tabliczek leżący gdziekolwiek. Bo jak się ją tu pominęłem, to dobrze, bo w sumie plus 6 do siły, jeszcze więcej. Naprawdę wygląda interesująco. Ups, prawie bym, żebym spadł tam na dół. A to raczej by się źle skończyło dla mnie. Patrzmy. Tu już jest kraniec mapy prawie, że. O, ta jakaś zbugowana tekstura jest. Tu jest jakiś taki jakby dołek, może to tutaj miałoby być. Oooo, yeah, kamienna tabliczka. Tego szukałem w tym miejscu. Jak najbardziej. Oooo, yeah. Siła 3. Yeah! 6 siły więcej. To jest to. Gdzie mieszamy siły? 250. Oh yeah. To jak nic dobijemy z 300, pewnie z 50 może nawet i... Nie, więcej. To tylko i wyłącznie w najbliższym czasie mówię. Nie mówię o całej grze. Będziemy mieli nawet 400? Ja mówię. Aktualnie mamy 250 i mamy już smoczych korzeni wartych. No! Za dodatkowe 66 punktów. To już mamy 316. To się nazywa siła. Bezimienny pakuje na siłowni ziom. Jestem ciekaw, czy do teraz sobie wrócić z powrotem, czy niekoniecznie. Głosuję, że niestety, ale pewnie niekoniecznie dadę wrócić tam na górę jeszcze raz. Pewnie bym spadł. O, dało radę wrócić. Hurra! Ciechajmy się, niechaj wciśty.
Ja właśnie ostatnio ten projekt pierścienia pisał, że nie mógł znaleźć dzika, co jest tego dzika z drugiego rozdziału, tam była taka misja z Baremem, tutaj tak się nazywa ten gość myśliwy, wysłałem zabicie dzika. Projekt pierścienia to jest taki gościu, który, czyli kanał nazywa się tak troszeczkę, jakby to było wiele osób, to jest taki gościu, który też nagrywa właśnie Returninga. Co prawda jest troszeczkę z tyłu za mną i gra inną klasą, ale nagrywa tą samą serię. Więc że można akurat wspomnieć. Oczywiście nie tak dobrze jak ja nagrywa, ale też nagrywa, więc wspomnę o nim. Czemużby nie? Bo czemu nie? Bo niby dlaczego miałbym o nim nie wspomnieć? O, cieniostwór, cześć! Cześć panie cieniostworku. I gdzieś tu słyszałem pana... jeszcze groźniejszego. O, właśnie pana. Do piachu proszę. Widzę, że warto tu było podejść. Znaczy, nawet do samego cieniostwora. Cieniostwór to nie jest byle co, panowie. Panie, panowie, cieniostwór to nie jest byle co. Naprawdę warty zabicia przeciwnik. O, goblin. Cześć panie goblinie. Dzień dobry. I do widzenia. Goblinek do piachu sobie poszedł. I coś tu jeszcze za głosy słyszę. Włączmy kuszę. Dobra, kusza nic nie wykrywa. Kusza mówi, że susza na tym terenie. Bynajmniej jeżeli chodzi o potwory. Jozenio mnie to rozpieprza, że ciągle to powtarzam, a niektórzy pod komentarzami dalej się mylą i to mnie rozwala. Ciągle powtarzam o tym, bynajmniej, przynajmniej, aby i tak swoje. Rage mode activated. To jest po prostu rozpiździające. Coś, widzę, najwyższy jest ze mnie skiepski mentor. Skoro powtarzam, nikt tego nie rozumie. Mniejsza z tym. Mniejsza, kanału edukacyjnego nie prowadzę, chociaż mógłbym. Czemu by nie? Mógłbym taki kanał zrobić. Tylko, że też kanał edukacyjny mógłbym zrobić, czemu by nie. Być taki bardziej ciekawostkowy. Bo czemu by nie, taki głupi nie jest. Chociaż jestem troszeczkę, no nie obyty w nauce, nie wiem się za bardzo uczyć. Ale ogólnie jak już czegoś się nauczę, to miałem potem z tego skorzystać, bo dlaczego nie. Dlaczego nie? Dlaczego ja? Czemu by też nie. I tak, coś ciekawego jest... Nie bardzo. Nie bardzo, nic tu nie ma. Słyszę Warga. Cześć Wargu, co u ciebie? O, i Seraficika widzę, no tutaj na pewno już Seraficy zbierałem, sam pamiętam. Coś się koniec chodzi o Frespi, czy nie, czy mam zwidy, czy może jakieś bookmapy, wszyscy patrzę, wszystkie... Diabeł wie. O, kostek! Ty świnio! Mojego fraga żeś zabrał! Morderca! Morderco! Gieńku! Czy do piachu i nie wracaj, morderco jeden! Nie chcę cię na oczy widzieć, ty bezwartościowy potworze. To jest potwór w ludzkiej skórze. Zabił mojego fraga. Jak tak można? Wy to rozumiecie? Mojego fraga! Swojego se niech zabija, ale mojego? Mojego expa? Co za gnój. Tak myślę, że tutaj może nie podejść do słonecznego kręgu, skoro jestem w okolicy. W sumie jeszcze na razie nie musimy tam podchodzić. Będziemy musieli, w trzecim rozdziale oczywiście, to jest jeden z naszych głównych celów. Ale to jeszcze nie teraz. A teraz możemy podejść, tam troszeczkę wyczyścić potworki. No bo czemu by nie? Potem będziemy mieli troszkę lżej. Wciąż lżej. Wszystkie potwory i tak padają bez problemu, więc powiedzenie lżej nie jest troszeczkę na miejscu. Bo gdyby potwory były naprawdę ciężkie dla nas do pokonania, to tak, no to wiadomo, że jakbym wybiły teraz, to potem bo po prostu tylko ach, nie muszę walczyć z tymi potężnymi goblinami. Cóż za doskonałość i znamienitość w czystej postaci. A teraz tak poznasz wojownik, nawet nie jest w stanie sensownych damage'ów, no też to naprawdę ma niewielkie znaczenie chyba. Tu by nie w tej jaskini Bemi zbierałem to wszystko, ale porespiłeś oczywiście oponenty, bo czemu by nie? Więc warto to było też zajrzeć. Widzicie, no całkiem sporo expa to można w ten koniec nabić. I też całkiem sporo lokacji sobie przypomnieć, bo czemu by nie, bo nie da sobie. Jak tu mówię często. Dobra, Kinipeł zaczął. Chyba już wszyscy oponęci w tej jest. Chociaż nie, na ten kawałek dłuższa jest. Więc jeszcze jakiś ork może występować? Nie, nic tutaj takiego nie ma. No dobra. Misję do piekunów przydałoby się wykonywać, ale jak powiedziałem, to i tak nie ma w tym momencie jakiegoś szczególnego pośpiechu z tym, ponieważ nie będziemy w stanie zrobić wszystkich opiekunów. Jest chyba 9, czy tam 10, a chyba w tym rozdziale można chyba tylko z 5 czy 6 zrobić, więc możemy zaczekać, bo czemu nie?
bo chciałem mu nie. Chociaż w sumie fajną rzecz się dostaje chyba za wszystkie questy do piekunów wykonane. Można dostać. No zresztą nie będę gadał. Sam nie jestem do końca pewien, jak to wygląda, więc nie będę mówił. Nie będę mówił. Wiesz, to nie byłby szczególny spoiler, bo to jest troszeczkę oczywiste, a tych, co grali w MTK. Ale nie będę mówił. Po prostu się wstrzymam ze słowem mocy. Cześć, panie poszuki. Cześć, panie martwy nowicjuszu najpierw. Jestem złym człowiekiem, bo grabię nowicjuszy. O, szkielet! Naprawdę wątpię, żeby tu były szkielety w tym, w normalnym Gothicu 2, no spoka nawet. W normalnej edycji nie będę wspominał chyba, bo nie ma sensu. W normalnej edycji tutaj by były, kurcze, nie wiem, wiemy, co by to było. Wiesz, dwójka jest tak prosta, normalna. Chcemy jak jedynka normalna, są tak proste, Boże, jak ostatnio zagrałem sobie w normalną jedynkę. To normalnie się czułem jak w jakimś przedszkolu. Bo takie przyjemne. Gdzieś w sumie to tylko tak się czułem, że właśnie to jak grałem na takim poziomie trudności, to potem jak się przeskoczy, że tak powiem, z wyższego siodła na niższe, to czuć różnicę jednak. Czuć różnicę, że tak powiem, zdecydowanie czuć. O, te poszukiwacze tu w sumie mogę chyba zarąbać. Chyba. Dużo ich tu całkiem jest. Spóźniłeś się. Zniszczyliśmy oko Milosa. Już nigdy nie odzyska swojej dawnej mocy. Za chwilę przekonasz się, że wszelkie próby pokonania naszego pana i mistrza są z góry skazane na niepowodzenie. A tego, że będę mógł ten, że będę mógł zdobyć oko Inosa, zanim dowiem się, że je ukradziono. Bo tak, jak się domyślacie, ukradziono je. To tego to się kuźwa nie spodziewałem, jak mam być szczery. Ale to jest takie da fuck, że mogę je zdobyć już teraz, jeszcze niby... Wow. Ciekawostka, naprawdę to jest warte pokazania, że można je zdobyć już teraz. Ja to nie wiedziałem, jak mam być szczery. Myślałem, że skrypt się uruchomi dopiero wtedy, kiedy wejdę do klasztoru i się o tym dowiem. A tu się okazało, że nie, figa z makiem! Już teraz mogę zdobyć oko Inosa. Co, dwóch najazd się na mnie wyżywało? Za pomocą swoich psionicznych mocy? Tak, zginę! Och, nie, ależ to spójrzmy. O, teraz wszyscy biją się z tych, z pięści. Oni biją się z pięści, kiedy przyzwą tych, kiedy któryś z nich ogólnie przyzwie strażników. To jest chyba jakiś błąd rym. Tak, raczej błąd modyfikacji, on ma nic tego nie mówię. Normalnej grze oni biją kulami ognia, a nie piorunami, nie mają jakiegoś przyzywania zombie strażników, których w ogóle zresztą nie ma w normalnej grze. Papa. Chyba jeszcze ten tutaj stoi i też po nim do widzenia ma. A pełnia zdrowia i eliksir wytrzymałości. Serio? Mogę zdobyć już teraz oko Inosa? Ja pierdolę, nie spodziewałem się, że tak można wychujać system. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Aż przeklinałem z tego powodu. Jak raczej pewnie dla nas się może wydać, to wiadomo, było już 10 lat temu, ale ja serio nigdy nie próbowałem zdobyć oka Inosa zanim ten, zanim żem nie poszedł do klasztoru. A tutaj taki surprise można. Zawsze mi wrażenie, że skrypt się odpali dopiero wtedy, kiedy tam pójdę, a tu nie. Bo dlaczego? A na co to komu? Ach, kolejne gadki. Jestem Lord Vader! Nie zginiesz! Do widzenia. Bum. Leżysz. Spóźniliśmy się niestety, żeby odzyskać oko Inosa. Teraz wszyscy pewnie się czują skołani, że nie grali jakiegoś podwór Gothica. Bo takie, what the fuck, mieliśmy to oko Inosa zdobyć, ono już tu zniszczone leży. Skąd? Jak? Kiedy? Gdzie? Bo tak naprawdę kolejność powinna być inna. Powinniśmy dać się do klasztoru i dowiedzieć się, że ktoś się ukradł. Ale oczywiście Silverek wychujał system i poszedł po nie od razu. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie pójść na skróty? Tak, tak. Co na temat oka Inosa teraz napisane? Te wredne draby zaczynają mnie denerwować. Draby, what the fuck? Co tu się podziało? Zepsułem system. I tu w ogóle tych poszukiwaczy jest, kurczę, na tony normalnie. Grizzly ma co porobić sobie. A moja karma u Beliara tylko i wyłącznie w dół. Bo czemu by nie? Bo
czemu miałaby iść w górę, niby z jakiego powodu? Jej, takaż to smutne. Ja tu tylko przyjdę mordować potworki, a tu od razu je pokoi nosa. Widzicie? Widzicie, jak mam czasem coś ciekawego znaleźć. I tu już żadnych poszukiwaczy nie ma, żebym wszystkich wyrżnął. O, jestem trochę za mocny jak na rozdział trzeci. Oj, jestem. No, zdecydowanie. Tak łatwo wszystko pada dzięki połączeniu Uriziela i 250 punktów siły. Czuć ten przeskok, jak pamiętam początki, a widzę to, co teraz robię. Naprawdę, no czuć siłę. I feel the power. Yep, czarny goblin pada. Po prostu, no czuć siłę. Ty wcześniej była, nie, czy nie było samej zguby, ty w początku była w normalnym Gothiku 2. A w returningu tu była księga dająca 2 punkty nauki i coś tam jeszcze chyba. Ale teraz już tego nie ma, bo oczywiście to obrabowałem, zabrałem. Jednakowoż tą drogą póki co iść nie będziemy, która jest po lewo od nas. Cofniemy się do wcześniejszego. Ej, ze mną gdzie idę? Nie wiem, tędy właśnie nie iść. Ale czy jakieś gobliny gdzieś, to może je zabiję, jak są gdzieś w okolicy. O, tu jest goblin. Cześć goblinie, co u ciebie? Gdyż naprawdę chcesz mi zrobić Tons of Damage. Cześć czarny goblinie i żegnaj. Ale no po raz już była czwarty, w której nie spodziewałem się, że tak można zrobić. No no, ale można. Widać dla chcącego, nie z trudnego. Mamy Okoinosa! Jej! Odzyskaliśmy Okoinosa, nawet nie prosząc o nie magów ognia. Jestem ciekaw, jaka to będzie miało teraz tą. Jaką to będzie teraz miało... Jak będzie miała następstwo, tak, powiedzą Mag Oko i nosa zostało ukradzione. A ja powiem, tu je mam, a oni Taki odgłosy świerszcza. Oko i nosa jest znowu z nami. Jesteśmy uratowani, jej. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Albo podobnie, takie what the fuck. Naprawdę nie ogarniam, dobra. Następnego odcinka, na razie i cześć ludziska.